zmierzamy do bloku przy ulicy Palisadowej 18. Tutaj mieszkał kiedyś Oskar Rakowski, znany także pod pseudonimem Lustrzana Dusza. Właśnie dla niego nagrywam ten film, aby pokazać mu, jak wygląda teraz jego blok. Widać, jest wyremontowany ładnie. Wygląda ładnie wyremontowany, wyremontowany bodajże w tym roku, na początku tego roku. Tutaj właśnie on mieszkał. Takim zaraz dostaniemy się do tego bloku. Samym jeszcze wejściem do klatki chciałbym pokazać tam sąsiednie bramy. Tutaj Palisadowa 20. Wszystko ładnie wyremontowane. Wszedłem już do klatki. Drzwi takie, okno. Drzwi i wchodzimy do budynku. Niestety nie wiem, gdzie Oskar mieszkał, pod którym numerem. A tutaj numer 1. Idziemy na górę. Ciekawe okno. Nagrywam to moją starą kamerą, więc może jest taka lekka pikseloza, ale no to przepraszam. Fiaty mamy. Aha, no to już chyba wiem, gdzie mieszkał Oskar. Możliwe, że tu mieszkał Oskar. Ale się nie mylę. Jeszcze raz pokażę stąd. Są ładne kwiaty. Bardzo podoba mi się ten taki widok w dół. Jest bardzo ładny. Mamy kolejny.
fajny widok. To jest Centrum Języków Obcych. Oryginalny kalorifer jeszcze z PRL-u. Ładny, bardzo ładny, bardzo ładna i zadbana klatka schodowa. Mi się podoba. Także podobają mi się takie drzwi wejściowe tutaj. Fajnie tu wygląda. Proszę zamykać drzwi. Tak budynek prezentuje się z przodu, od strony balkonów na takiego okolica. Tak, tutaj. Tam dolarowce. A tam kościół. Więc tak to się prezentuje. Tak budynek prezentuje się od strony ulicy, od strony Polo Market. Tutaj tam jest palisadowa 18. Tam jest szkoła numer 26.